Siemanko wszystkim, z tej strony Cwaniak. Dzisiaj kolejny odcinek gry Souls and Swords. Ha, gotcha! Swords and Souls oczywiście. Dzisiaj mamy przed nami trening. Mamy przed nami trening, następnie będziemy wchodzić w arenę z The Kazan Warriors. A najpierw trzeba to wszystko oczywiście przetrenować, żeby mieć wszystko pięknie. Tylko co potrzebujemy? Potrzebujemy polecieć znowu w defa, tak? Polecimy znowu w defa. Zrobimy sobie kolejną misję, zrobimy defa, to będziemy mieli levelek, to będziemy mieli punkty w damage i zobaczymy, czy nam to wystarczy. Ogólnie to strasznie jest fajnie z bossami, bo dają nam strasznie dużo hajsu, przez co mamy szybki upgrade itemów i nie musimy się tak martwić zbytnio o statystyki. Ogólnie jedno, na czym ubolewam, nie wiem, czy ktokolwiek zauważył, znaczy ma takie samo spostrzeżenie na ten temat, tak, oprócz tego zespołu przyjęte z misję, to, że tutaj mało strasznie jest wymagane, przynajmniej na razie, aby polecieć pod inne statystyki niż atak i obrona. No bo tak, krytyk, owszem, uratuje nam zawsze dupę, ponieważ mamy ten większy damage. No ale bez krytyka da się żyć, tak? Bo można sobie po prostu zwiększyć atak i mamy częstszy, większy damage, zamiast stracić punkty w krytyka. Uniki fajnie ułatwiają nam grę, no bo jednak nam od czegoś unikają. Jednakże bez uników też da się grać, bo przecież można sobie zwiększyć po prostu obronę i nie potrzebujemy czegoś takiego wtedy jak unik. No i tak wszystko dochodzi do tego, że oprócz ataku i defa, no ewentualnie atak z broni zasięgowych, no to nie potrzebujemy tutaj dosłownie niczego, tak? Okej, stats upy teraz są. Tak, skupiłem się tylko na misji i to mnie tak trochę boli, ale nie będę narzekał. Przynajmniej nie musimy poświęcać czasu na przykład na te nudne treningi uników, czy te mniej fajne, ale też fajne treningi krytyków. Możemy się skupić tylko na tym, żeby po prostu sobie podbijać jabłuszka, czyli też się poniszczyć, ewentualnie strzelać do tarczy i też jest spoko. Okej, okay. Miałbym już zrobioną tą misję, którą mamy na dole. Niestety Cwaniak musiał spieprzyć sobie combo. Musiałem przyjąć jabłuszko na klatę i to spieprzyłem. Okej, okay, teraz mamy tak, teraz mamy zrobić combo 87. Jak się rozpędzi, to będzie spoko, combo się zrobi. Tylko tak jak mówię, no musi się rozpędzić, no bo jednak to strasznie, na razie jeszcze wolno. Wszystko leci, okej, okay, dobra, rozpędza się. Robimy combo. Nabijamy statystyki, nabijamy combo. Musimy lecieć, kurna, tutaj. Naprawdę spieprzyłem. Naprawdę spieprzyłem. Ogólnie zauważyłem teraz dopiero chyba... Tak, dopiero w tym odcinku zauważyłem, że gwiazdeczka nie daje nam jednego combo, mnożnika w sensie, tylko daje nam dwa. Więc jednak zbieranie zamiast odbijanie ich się nam bardziej opłaca. Jednak zaryzykowanie złapania gwiazdki jest opłacalne. Jest ryzykowne, ale jest opłacalne. Jednak dwa punkty, tak? O, telefon właśnie mi się wyłączył, myślałem, że ktoś do mnie dzwoni i się poświecił telefon. Nie, wyłączył mi się telefon, bo padła mi bateria. A musiałem wam to powiedzieć, tak? To było bardzo ważne, byście o tym wiedzieli. Teraz odbijałem wszystko na wypadek, żeby nie spieprzyć, bo już widziałem, że mam 87 combo. Teraz znowu nie wiem, co mam zrobić, i nie mam zbytnio jak sprawdzić. A, perfekt, okej, czyli zbieramy gwiazdeczki i spieprzyłem combo. Dobra, to odpuszczamy sobie na razie ten trening. Odpuszczamy sobie ten trening, bo już 5000 wbiliśmy i dwa levele. Nie weszły nam żadne konieczniki na nieszczęście. I dajemy oczywiście punkty w damage. Teraz mam jeden skill do rozdania i damy go w wydłużenie stana. A tutaj mam jeden talent do rozdania i zwiększymy oczywiście w projectile trujące. Odbierzemy sobie pieniądze. 11 złociszy mogliśmy odebrać, więc możemy sobie upgrade'ować miejsce do treningu. Tam się bardziej opłaci. Myślałem, że mogę kliknąć tu w mieczek, ale nie. I możemy coś kupić w domu. Czemu znowu jest zresztą? A, bo to wtedy były 4 silvery. Myślałem, że się nie zapisało coś, tak mówię. Kurno, przecież ja nie włączałem nawet gry, więc czemu nie mam tej pieniążków? Zróbmy sobie chimney. Tak, kominek sobie zrobiliśmy. Mamy piąknę już więcej domach. Dodamy sobie tylko tutaj kwiatuszki. Będzie ślicznie. Teraz idziemy na arenę, aby powalczyć z Kazan Warriors. Ok, załadujmy sobie od razu na początek armor. Żeby jak najmniej na początku HP stracić. Tak, dwa razy zwalnęliśmy. O, i jeszcze krytyk nam wszedł, świetnie. Zabraliśmy od niego też HP. Goblin Pion. Tak zauważyłem, że strasznie często w tej walce
Atakujemy z dystansu wyjątkowo. No zobaczcie, znowu. I co też zauważyłem, to dwa razy pod rząd nam wyssało życie z przeciwnika w momencie, gdy mieliśmy praktycznie całe HP. Tak. Wow, w końcu nam ktoś pieprznął. W końcu. I teraz tak, bossik, więc oczywiście walimy stana. Walimy go raz, walimy go drugi, walimy z poisona. Potem walimy szybko ze stana. Walimy z drugiego poisona. I z double ataku nawet nie zdążę. Nawet nie zdążyłem zaatakować z double ataku. Wbiliśmy level. Aż się pokuszę, aby polecić od razu, bez rozdawania niczego, w kolejną arenę, tak? Po prostu w The Apprentice, czyli najprawdopodobniej co będą magowie, tak, są magowie. Dobrze, żebym wyczuł. Opuszczamy im spelami na start. Giną wszyscy. Nie będę się opierniczał, tak? Stana użyłem w złym momencie, moim zdaniem. Dobra, dopóki masz stana. Okej, okay, i dasz szybko tarczę, bo mamy King Mage'a. O, no ja mały damage nam w szczęście wypierniczył, przynajmniej dopóki mamy spela założonego. To tak, double attack, dawaj, double attack. Zmniejszmy mu damage, dobrze. Użyj Strange'a. Energia. I użyłem od razu stana. Od razu stan, więc go zniszczy. Bang, trucizna. Podwójny atak, jeszcze. Pyk, zniszczony, King Mage zniszczony. Na szczęście mieliśmy te fireball, które nam po prostu uratowały tyłek. I mamy teraz 217 złociszy. 217 złociszy, więc upgrade'ujemy wszystko, dosłownie wszystko upgrade'owaliśmy do pięknej kosy, shurikena, metalowej tarczy, bym to powiedział, chyba to jest metalowa tarcza, i do jakiejś metalowego, do metalowej zbroi. Dajemy sobie oczywiście, kupujemy jedną tutaj, jednego lightninga sobie kupujemy. Jest tak, bang poszło złociszy w cholerę, bang poszło potek, bang potek, i co ostatnio damy? Koniczynkę za koniczynkę, super i experience. Bierzemy hajs, możemy sobie zupgrade'ować jeszcze nasz inko. Mamy 4,6 zł na minutę. Swęci mnie teraz ucho, więc muszę się podrapać, bo byłoby niedobrze. To tak, wydamy sobie hajs oczywiście na domek, żeby rozdać sobie jakiegoś tutaj towera. Możemy rozwinąć, jak widać, już więcej nic nie kupimy. 47% mamy w budynku, więc jest git. Wchodzimy w Heroa. Mamy do rozdania punktów w cholerę. W sumie dodam do range'owatych rozdam, bo to jest naprawdę opłacalne. I zaryzykuję pójść na arenę. Zrobimy trzecią arenę w jednym odcinku? Uda nam się, zobaczycie. Uda nam się to zrobić. Tarcza na start. Walczymy z grzybami. Walczymy z grzybami, no spoko. Chciałaś tak z nami walczyć, to walcz. Następny ciosie ma być podwójny, dawaj. Okej, okay. Poszła trucizna i podwójny atak, co nam się opłaciło, jak widać. Poszła trucizna, poszedł stan, wykorzystaj to, zabierz ku moskito, zabity. Bang, poszedł hit normalny, kurna, dużo HP na mnie nawalacie. Mi się to nie podoba, teraz nie poszedł nawet stan, ani trucizna. 25% HP tylko nam odrespi, więc to nie jest dobre, bo nie mamy żadnego potka. Okej, okay, pójdzie teraz potek na Strange'a. Ojajajaj, stan musi pójść stan, żebyśmy byli po prostu ugotowani. Jeszcze poszedł jeden stan. Tu też musisz pójść. Kurna, jak mi ustano, to ja puściłem truciznę. Niedobrze. A mi daje HP, nie poszło. No i nas zabił na hita. Mol. Zabił nas na hita mol. Znaczy to jest chyba kret albo mrówkojad. Nie, to jest. Nie wiem, co to jest. Chyba kret. Mol, tak, kret. Mol to był kret, tak. Fuck, chyba. Zwiększamy sobie teraz celność. Zwiększamy sobie celność. Musimy pozdobywać to z tych szczelań. Teraz zrobimy sobie perfect combo, tak, bo wtedy nie zrobiliśmy, bo było wszystko za szybko, nie mogłem zrobić misji 10. Opa, i zrobiliśmy perfect combo, teraz po prostu mamy co zrobić. Teraz po prostu mamy zrobić stats upy, no to walimy jak najszybciej. Nawet mi się udaje trafić perfekcyjnie w środki. I to nawet we wszystkim. Widzieliście to? Takie combo robi cwaniak. No i spieprzyłem. Nie zauważyłem lewej tarczy. Nawet wyłączyłem się i nie zauważyłem w ogóle lewej tarczy. W sumie to mi tylko łatwiej, no bo teraz musimy robić perfect, cały czas trafiać. Więc będzie zdecydowanie łatwiej, jeżeli będzie wszystko wolniej latać i się pojawiać. Bang. Bang. Oj, na szczęście trafiłem. Tak na granicy, bo na granicy, ale trafione. Liczy się efekt końcowy, tak jak to mówią. No mistake, okej. Okay. Ogólnie nie wiem, czy mam takie dziwne uczucie, odkąd wyszedłem z psem na dwór, jakby zgrzytały mi palce.
palce od ręki, którą macham, tak? Takie, tak dziwnie, to dziwne uczucie, naprawdę nie wiem jak je opisać. I zrobiłem mistake'a w takim momencie już. Jak już było tak pięknie. Okej, okay, 20 sekund na wolnym tempie to jest prosto oczywiście. Wykorzystajmy to, żeby trafić sobie po prostu w gwiazdki. Bang. Jeszcze 5 sekund. No a coraz szybciej chcesz się pojawiać, tak? Tak, chcesz się ze mną bić. Okej, okay, no mistake zrobiony, teraz mamy perfect combo. Okej, okay, 7 hitów perfecta. Powinno nam wyjść nawet na już takim tempie. Wyszło nam oczywiście. Teraz stats upy muszą pójść. To szybko idzie zawsze. Te stats upy na łucznictwie to jest po prostu taki łatwy bajer. O, że machnął. Ale, że machnął. Tyle spieprzyć na raz to jest ojojoj. Mój błąd, przyznaję się, mój błąd. Ale teraz zrobimy tak, perfekta i... O Jezus Maria. Perfekta i wychodzimy walczyć, tak? Znaczy, upgrade'y walki, wiecie o co mi chodzi, prawda? Ding. Jeszcze zbierzemy tylko pajs przed tym, to... Zobaczymy, czy będę mógł coś sobie... zakupić pięknego, jakąś... jakieś ładne okienko nowe, czy coś w domu, to będziemy więcej expa. Bang, bang i ostatni perfekt jest tu. Ok, zrobiła nam misja. Schodzimy. 2 levele, 3 levele nam poszły, 4 koniczynki. Cofamy. Hero, mamy 2 talenty do rozdania, mamy nowe talenty. Alchemist, increase potion efficiency, deadly, increase super critical damage, smashes to revive when you lose a fight. Mamy 2 punkty, rozdamy sobie w to i w to, bo lepiej mieć te 4% niż nie mieć nic. A tutaj ten damage super critical też się może przydać. Mamy 1 punkt do rozdania tutaj, więc zdecydowanie sobie zwiększymy na maksa już stan. I rozdamy do defa punkciki, które zrobiliśmy na ucznictwie. Teraz tak, idziemy do muzeum odebrać z banku hajs i rozdawać koniczynki. Okej, okay, trucizna, 2 potki na życie, pieniążki, experience i to wszystko. Możemy sobie kupić teraz inkoma. Czy stać mi teraz też na kupienie domu? Nie, bo to 63. Więc no, zbudowałem większy inkom nam. To mi się chyba płaci. Halo, muzyka. Halo, muzykę wyłączyłem. Nie mam muzyki, a bez muzyki to już nie jest takie fajne, ale no dobra. Dobra, nie są muzyki. O, już jest muzyka. 755 golda to będzie z tego, jeżeli nam się uda pokonać. Więc musi nam się udać pokonać. Musi nam się udać. Rozumiecie to? Po prostu nie ma innej opcji. I bzdęk, nawet nie chciałem się klikać, bo się wolałem podrapać po szyjce. Mam już większy damage ogólnie z ręża niż z mili, więc trzeba potrwać teraz z jabłuszkami. Ale to w następnym odcinku. Zniszczcie. Zniszcz tego giant flya, to jest wielka mucha. Kiedyś się mówiło chyba na tylko krowie muchy, tak mi się przynajmniej kojarzy coś. Tak? Chyba. Nie wiem, okej, okay, mamy jeszcze koniczynkę z tego. Tutaj wchodzi hitek, piękne hitki, jakby wszedł jeszcze stan. Stan i trucizna jakby weszło w jednej turze. To było najlepsze. Okej, okay, dodge ma piękny. O, teraz musimy się wyleczyć. Zdecydowanie musimy się wyleczyć. I to nawet 2 razy bym powiedział, bo nam pieprznie dokładnie. Teraz tak, wykorzystaj to, że masz przewagę. Dawaj. Boom, używasz tarcz szybko. No, weź go. Brzęk! Jest, poszedł critical. Teraz go niszczysz. Teraz tak. Tutaj stan musi wyjść na początek. Podchodzi duo combo. Podchodzi trucizna. No tak, siła, energia. I szybko, szybko stan. Nie przeżyję do stana, fuck. God damn it! Jego się nie da pokonać w tym momencie, tak więc co mogę wam powiedzieć? W następnym odcinku pokonamy. Tutaj pokonałem tak już 2 bossów. Chociaż nie, mam dopiero 14 minut, co ja mówię o następnym odcinku. Jeszcze daję mu radę, tylko potrzebuję Lepiej do tego podejść i zdecydowanie potrzebujemy wytrenować nam atak. Atak, musimy wytrzymać atak. O, kwiatuszki. Mogę rzucić go na głowę? Nie. Musimy wytrzymać atak, no bo jest słabo. Jest słabo z atakiem, w momencie gdy mili broń wali mniejszy damage niż ranged. A w ranged trenowaliśmy chyba tylko 2 razy. No to jest niedobrze. To może są na takich samych upgrade'ach, jeżeli chodzi o bronię w sklepie. Okej, okay, no mistake nam już wejdzie, nie ma opcji, żebym to spieprzył. Bang. Wszedł nam no mistake, 20 ataku. Tyk, tyk, tyk. Robimy combo, piękne.
Dobra, gwiazdki z tyłu muszę na razie odpuścić. Zrobimy perfect combo, jak mi znikną te. Oj, no i spieprzyłem. No i całe combo poszło w cholerę. Dobra, jedna gwiazdka. Jakby to było myszką do klikania, to byłoby łatwiej. Tak jak to jest do jasnej cholery strzałeczkami, to już nie jest tak fajnie. Okej, okay, stats up. Raz. Teraz pojedę będą kolejne oczywiście. Jakie combo poszło. Ja nawet nie mogę klikać w lewo tych trzech gwiazdki, bo wtedy pieprzę tutaj. Teraz chciałem. Teraz mówię o jednym, nie kliknąłem, a tak pieprzyłem, więc no. Ciekawie, co nie? Ciekawie. W każdym razie wyrobimy misję, więc jest genialnie. Combo. 17 combo na jabłuszkach. Coś mi się nie wydaje, że jestem w stanie to zrobić. Znaczy 47, nie 17. 17 to ja miałem wtedy. Dajcie, skupmy się. Niech nam wejdzie mod Fruit Ninja, bo jest taka gra na tym, na telefonie, tak? I tablecie, i ogólnie. Okej, okay, lecimy, lecimy. Okej, okay, perfekt teraz jest. Teraz zrobimy 19 gwiazdek muszę uzbierać, naprawdę, no nie pogrzało was. No ale z tego, że musimy ten atak przetrenować, no to musimy go przetrenować, tak? Inaczej nie miałem sobie szans nawet myśleć o tym, że pokonam tamtego mola. Kreta. O, w końcu zaczęły lecieć gwiazdki, super, dzięki. Nie to, że chciałbym, żeby było w was więcej gwiazdki. W momencie, gdy potrzebuję tylko gwiazdek, a nie jabłek. Dobrze, to nie jest perfect combo, wtedy byłoby słabo to utrzymać. O, dwie gwiazdki, góra, góra. Bang, 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 bang. Zniknął mi drugi ekran, okej, wrócił. Tak, robię sobie oświetlenie, piękne oświetlenie z drugiego ekranu, bo mi nie stać na to, żeby kupić sobie dodatkowe oświetlenie, jak to ma większość youtuberów, za kompem. Więc muszę się ograniczać do tego, że wyświetlam sobie wielką, białą stronę na drugim ekranie i to jest moje oświetlenie do twarzy. Bo nawet lampka, która jest na biurku, która jest za kamerką, która mnie zawsze oświetlała, świetnie trafiłem w gwiazdkę, jest zepsuta, ponieważ żarówka się przepaliła, bo mam coś z obiegiem prądu mnie w pokoju spieprzone i spieprzyłem teraz też gwiazdkę. Dwie gwiazdki potrzebuję. Dwie gwiazdki, proszę. Jedna gwiazdka, druga gwiazdka i robię teraz to kombo, żeby wbiły staty jeszcze, ok? Albo do no mistake'a, już no mistake'a mogę sobie, bo jak są te sekundowe, to warto próbować. Bo Anusz trafi się zrobić combo, znaczy no mistake'a. I tak są wtedy statystyki dodatkowe, tak? Pik nie jest. Jak na razie jest git. I jest, zrobione, mówiłem, że zrobię. Teraz perfect combo, to już trochę odpuszczę, chcę tylko do spieprzenia. No dobra, myślałem, że jak poklikam wszystkie gwiazdeczki, strzałeczki na nas, to trafia za każdym razem. Niestety tak nie jest. Dwa levele, 35 level, 440 ataku, możemy wyjść, idziemy do Heroa. Mamy nowy heal, restore health, 30% życia. Zdecydowanie da się opłacać to dać. Skoro mam potki, a wybrać heala jeszcze, lepiej mieć heala. I dajmy w atak, jak mówiłem. Tu możemy dodać sobie jeden talencik, który damy w truciznę. W truciznę oczywiście sobie damy. Muzeum zbieramy sobie hajsy, damy. O, zdobyłem trofeum. Okej, okay, niech będzie. Będziemy więcej hajsu przez to zarabiać. Oj, no grzybku, nie dałeś mi hajsu. Ani. Oj, no i się zawiodłem. Do domu nie będę szedł. Bo nie stanę na razie wydawać hajsu, wolę sobie zostawić, oszczędzić hajs i tutaj wypiernicie czarno. I wydać sobie tutaj hajsik. Ogólnie przeglądając internet pomiędzy poprzednim odcinkiem a tym, dowiedziałem się o jednym achievementie. I go zrobię teraz, teraz mi się przypomniało. Achievement, dziękuję. Więcej nie pamiętam. Tutaj chyba nic nie było. Jako że w sensie w tym miejscu. Więc nic nie, nie, dobra, nie pamiętam, więc lecimy na arenę. Teraz dam radę. Dam radę, ja to obiecuję. Musimy dać radę. Okej, okay, robię sobie tarczę. Szybko. Tak, mniej damage. Świetnie! Krytyk wtedy to było. To w najlepszym momencie. Ej, jest stan! Wykorzystuj to! Wykorzystuj! No i mnie zaatakował. For fuck's sake. Stanuj! Wykorzystuj to! Daj, podwójny hit! Dobrze, jeszcze wskrzesiło życie. Trucizna. Stan jeszcze. Jeszcze stan, dawaj. Jeszcze stan niech wejdzie.
Nawet nie musi być w Stanach. Okej, świetnie. Teraz wielka mucha. Wielka mucha, dawaj, zestanuj ją. Najlepiej. A, muszę się wlecieć jeszcze tutaj. Szkoda, że nie stankowałeś. Okej, poszedł hit. No tak, lightning na strike. Znaczy na start. Trucizna. Podwójny hit. Stan. Jeszcze krytyk. Stan. Trucizna. I atakuj. Zabity. Udało nam się. W końcu. W końcu. Teraz nam się poszło. Znaczy na to, że mieliśmy te... Dobre combo mieliśmy. Z tymi stanami takie tam. To nam się opłaciło przez to. W sklepie. Co możemy sobie upgrade'ować? Broń. Czy ja będę napierniczał właśnie łopatą? Łopatą napierniczał. Może w ciebie coś poklikam. Coś? Nie. A w tamtą panią z tyłu? Nie. Ty też nie jesteś... Tu jest dwóch zombie! A ty dwóch dzieciach. Nie zauważyłem go wcześniej. Ty, to może nawet w tych oczywistych miejscach one gdzieś są. Skupmy się. Znaczy to już nic nie ma, bo tutaj mi się wydaje, że wszystkie wyklikałem, ale skupmy się. Bo te dwóch dzieci nam się opłacą. To będzie zawsze więcej hajsu przychodziło z muzeum. Hero, może tutaj jeszcze gdzieś jakiś jest, którego wcześniej nie zauważyłem. Może gdzieś się kryje za jakąś... Nie, tutaj... Myślałem, że zmianie luku się wejdzie w coś, gdzie dziecko będzie nas obcinało, ale nie. Nie, nie ma tutaj, nie ma, zdecydowanie nie ma. A to i tak nie są do rozdania. Muzeum. Cześć dziadek. Nie, nie chcę cię brać tego. Damy kliwerki. Poszły dwie te. Może bym poklikał któryś z tych. Co się stanie? Nie. Niestety nie. Więc na razie to odpuszczę. Większego przy... tego nie buduję. Training upgrade. No więcej nie mogę, bo widać jest drogie. Muzeum, co jest? A, miałem jeszcze nowego kliwerka. Sorry, nie zauważyłem, mój błąd. I kupujemy sobie w domku flowersy tutaj i tutaj. A nie, bo to 251, myślałem, że jeszcze bym mógł kupować. No nieważne. Więc to było na tyle w tym odcinku, ja się na razie z wami żegnam, do zobaczenia w kolejnym odcinku. I cóż, siemanko, peace!